Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o Hellevatorze. Z racji tego, że ten event zbliża się już wielkimi krokami, to postanowiłem nagrać poradnik do Hellevatora. Wszystko o Hellevatorze, żeby po prostu zrobić coś takiego z prawdziwego zdarzenia, bo uważam, że na tym kanale tego brakuje. Omówimy sobie dzisiaj ogólne informacje o Hellevatorze, jak to przechodzić, wszystkie aspekty Hellevatora. No i myślę, że będzie to naprawdę fajny poradnik, który warto jeszcze przed czwartkiem obejrzeć. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżamy. Dajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pytać w komentarzach, pisać komentarze. Jeżeli czegoś nie zrozumiecie, jeżeli coś będzie niejasne, to ja chętnie postaram się Wam pomóc. Pytajcie w komentarzach śmiało. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Na wstępie zrobimy sobie taki rozdział ogólne informacje o Hellevatorze. Co to w ogóle jest i jak to działa. Przede wszystkim Hellevator to jest taki event gildyjny. Ja tutaj w ogóle mam takie notatki, więc będę z nich korzystał, dlatego że nie sposób jest to wszystko spamiętać. Zrobiłem sobie takie notatki, no ale tak czy inaczej Hellevator to jest po prostu taki event gildyjny, który średnio co 2 miesiące jest otwierany, że tak powiem. Żeby sobie wejść do tego Hellevatora, to musimy wejść tutaj na mapkę miasta, no i w prawym dolnym rogu, tak jak wchodzimy do legendarnego lochu, tak też wchodzimy do Hellevatora. Jak ja to nagram, to jeszcze nie ma odliczania, no ale myślę, że dzisiaj bądź jutro już to odliczanie się pojawi. No i właśnie, jest to event gildyjny, który jest średnio co 2 miesiące. Event gildyjny, porównałbym go troszeczkę do legendarnego lochu, natomiast legendarny loch jest oczywiście po pierwsze bardzo grzybożerny, no a po drugie jest indywidualny. W legendarnym lochu tylko i wyłącznie nasza postać się tak, że tak powiem, wzmacnia, natomiast w tym Hellevatorze cała gildia ma jakieś korzyści, walczymy tutaj całą gildią. Jak widzicie, ja akurat na W50 mam tutaj taką plakietkę w opisie gildyjnym, wydarzenie Hellevator pozycja pierwsza, więc na Hellevator cała gildia pracuje, że tak powiem, na tą pozycję w Hellevatorze. No i właśnie to jest takie fajne rozróżnienie, bo zazwyczaj Hellevator odpalany jest pomiędzy legendarnymi lochami, no i ciągle coś się dzieje. Oprócz tego Hellevator jest bardzo przyjaznym eventem dla graczy free to play, dla graczy eco. Można z niego naprawdę sporo surowców dostać i grzybków i w ogóle wszystkich tam materiałów, więc Hellevator naprawdę fajny event, naprawdę na plus. No i dobrze, co ja tutaj mam jeszcze dla Was rozpisanego? To jest tak zwana, zresztą po samej nazwie to widać, windak do piekieł. Mamy tam 500 przeciwników, codziennie o północy cofa nas tak jakby o 20 przeciwników w górę, no i to jest takie tornado, porównałbym to do tornada. Oczywiście przeciwnicy im dalej, tym są ciężsi do pokonania, że tak powiem, no i jak mamy jakiś tam setny level, no to za daleko w tym Hellevatorze nie polecimy. Jak mamy 500 plus, to i tak dochodzimy do jakiegoś, myślę, 300 piętra, 320, to też zależy jaką klasą gramy, wiadomo, jak tam gramy berserkiem, to dalej polecimy, no ale tak czy inaczej jest to po prostu bardzo ciężkie, no i tylko niewielka liczba graczy jest w stanie ten Hellevator cały pokonać, czyli po prostu zawalczyć i pokonać tych 500 wrogów, których tam mamy. No i właśnie, każdy wróg daje nam tam jakieś nagrody, zaraz Wam pokażę screeny, no i co? Chyba tyle, chyba ogólnie tyle, po prostu nie ma tutaj żadnej większej filozofii, wchodzimy do tego Hellevatora, tak jak Wam powiedziałem, z poziomu mapki miasta, no i walczymy, po prostu walczymy, klikamy enter, nie ma tam nic bardziej skomplikowanego, że tak powiem. No i tak, każdy przeciwnik jest mocniejszy od poprzedniego, to co już powiedziałem, lecimy w dół, bo to jest winda, no i wiadomo, jak dojdziemy do swojego maksa, gdzie już nie jesteśmy w stanie pokonać kolejnych przeciwników na swojej postaci, no to o północy cofamy się o te 20 pięter, żeby po raz kolejny móc walczyć i móc po prostu pokonać tych 20 przeciwników, o których się cofnęliśmy, że tak powiem. No i właśnie, Hellevator startuje, to co już powiedziałem, zazwyczaj co 2 miesiące, przeważnie jest dostępny przez 10 dni albo ewentualnie 9, więc no to jest kolejna sprawa, przez ponad tydzień, przez 1,5 tygodnia w sumie mamy opcję, no, bić się w tym Hellevatorze i zdobywać te punkty i generalnie jest ten event aktywny. No i wymagany poziom, nie wiem czy to już mówiłem, to 10. 10 level tylko i wyłącznie jest wymagany, żeby do tego eventu dołączyć, żeby tam sobie walczyć. Wiadomo, na 10 levelu nie pokonamy za dużo tych przeciwników, no ale tak czy inaczej nie jest to jakiś bardzo wysoki, w sensie no event, nie jest to bardzo jakiś wysoki level, żeby dołączyć do tego eventu. Tak więc, no, myślę, że każdy sobie mniej lub bardziej
najbardziej z tego eventu właśnie skorzysta. 10 level w tym momencie to jest dosłownie kilka minut i się wbije, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. No i dobrze, teraz może przejdziemy sobie do screenów, które mam tutaj dla Was przygotowane. Mam bardzo dużo materiałów, no i tak jak Wam powiedziałem, no chcę tutaj po prostu wszystko omówić, to co omówić powinienem. No i dobrze, tu mam jakieś wycinki ze swoich filmów, to służy tylko temu, żeby Wam omówić wszystko po kolei, więc może zacznijmy sobie od tego, jak to tutaj wygląda. Tutaj mam, jak to wygląda w naszej gildii, tutaj mam nagrody. Dobra, pierwszy screen będzie ok. No i ok, lecimy. Przede wszystkim, jak walczymy w tym Hellevatorze, to walczymy za tak zwaną kartę klucz. Teraz to omówię tak ogólnie, jak to wygląda, no a potem jeszcze każdy aspekt tego Hellevatora pewnie omówię, wiecie, bardziej szczegółowo i to będzie podzielone na podrozdziały. Walczymy za karty klucze, jak te karty klucze nam się skończą, to wtedy możemy walczyć za grzybki albo po prostu czekać, aż te karty klucze nam się zregenerują ponownie. Karty klucze to jest to, co widzimy w prawym górnym rogu, ja tutaj akurat miałem 15 na 15, no jak widzicie, mamy walcz i w nawiasie jedna karta klucz, więc po prostu jedna walka w tym Hellevatorze, że tak powiem, to jest właśnie ta jedna karta klucz, jak sami widzicie. Jak te karty klucze nam się skończą, to używamy grzybów. Karty klucze regenerują się bodajże jedna na pół godziny, natomiast to są stare screeny. Z tego co kojarzę, w ostatniej edycji Hellevatora zostało to zmienione i chyba zamiast 15 kart kluczy, które mogliśmy, że tak powiem, trzymać sobie i które nam się mogły zbierać na przykład przez noc, no to zrobili tylko 10 kart kluczy chyba, jeżeli się nie mylę. W każdym razie jakoś to tak zmniejszyli, że niestety osoby, które grają free to play, bardzo dużo traciły przez noc, no bo wiadomo, nikt nie będzie wstawał, żeby zużywać te karty klucze, no a one bardzo szybko się uzupełniały, no ale to oczywiście spotkało się z ogromnym tam hejtem, że tak powiem, z wieloma negatywnymi opiniami, więc może w tej edycji to zmienią. Ogólnie w każdej edycji coś tam zmieniają mniej lub bardziej, no ale taki trzon tego eventu pozostaje niezmienny, więc z tym problemu nie ma. Dobrze, no i właśnie, każda walka kosztuje kartę klucza, co 30 minut otrzymujesz nową kartę klucz. Jeśli nie masz pod ręką, możesz również użyć grzyba, to co już Wam powiedziałem. Co 24 godziny Hellevator jest resetowany o 20 pięter, czyli to co mówiłem, o 20 pięter lecimy do góry, żeby ponownie móc pokonać tych przeciwników, których pokonaliśmy dzień wcześniej. No i za każdego pokonanego przeciwnika, oprócz tutaj zwykłego łupu, czyli tego co mamy napisane tutaj na dole, bo zobaczcie, mamy tego przeciwnika po prawej stronie, to jest poziom 1 na 500, więc to jest dopiero pierwszy przeciwnik, no i pod spodem mamy, jakie nagrody za niego dostaniemy. Oprócz tego, że dostajemy piekielne żetony, które dostajemy za każdego przeciwnika pokonanego, to jest ta ikonka po lewej stronie, to dostajemy na przykład za tego jednego grzybka i jedną kartę klucz, więc nieraz jest tak, że po prostu pokonamy tego przeciwnika i tą kartę klucz, którą zużyjemy na pokonanie go, ona nam po prostu wraca w nagrodzie. Zawsze macie na dole napisane, jakie nagrody dostajecie za danego przeciwnika, więc to jest na pewno fajne. No i właśnie, te piekielne żetony, one tutaj są zbierane przez każdego członka gildii i potem wszystkie piekielne żetony każdego członka gildii są sumowane, no i w tym rankingu gildyjnym, który macie teraz pokazany na tym, no po prostu na ekranie, są one sumowane i to jest widoczne w rankingu gildyjnym. Jak widzicie, na przykład na tym screenie nasza gildia miała 295 tysięcy piekielnych żetonów, więc po prostu to jest suma wszystkich członków gildii. No i wiadomo, im się dalej pociśnie ten Hellevator, tym więcej tych piekielnych żetonów się dostaje, tym po prostu jesteśmy wyżej w rankingu, tym dostajemy lepsze nagrody. Tak to ogólnie wygląda. Jak tutaj sobie klikniecie na ten napis nagroda, który macie pod tym pozostałym czasem, no to pokazuje Wam się coś takiego. Zobaczcie, mamy tutaj nagrody za Hellevator, no i mamy co otrzymuje gildia za pierwszą pozycję, za drugą, trzecią i tak dalej, i tak dalej. To jest zależne od serwera, od aktywności serwera, no ale każdy to sobie może na własną rękę sprawdzić, więc to jest kolejna dość ważna informacja. No i dobrze, to już Wam powiedziałem. Na koniec wydarzenia wszystkie uczestniczące gildie zostaną nagrodzone na podstawie zdobytych piekielnych żetonów. No i to samo, co Wam powiedziałem. Im mamy więcej tych piekielnych żetonów, tym jesteśmy wyżej tutaj w rankingu gildyjnym. Oczywiście jako gildia, no ale mówię, każdy gracz, w ogóle tego eventu nie da się solo wykierować, że tak powiem. W sensie tutaj każda osoba w gildii pracuje jakby na sukces całej gildii, więc jeżeli się zdarzy tak, że gildia ma troszkę awków, że
że gildia ma tam, wiecie, jakieś osoby, które nie klikają, nie zużywają tych kart kluczy, no to to widać i to niestety gildię ciągnie w dół, więc to jest też ważna informacja. Nie ma tak, że mamy w gildii jedną mocną osobę i ona może wykierować jakąś, no zdobyć po prostu dla gildii wysokie miejsce, wysoką lokatę, no bo jednak każdy członek gildii musi w tej gildii pracować, dawać coś od siebie, żeby koniec końców ta gildia zdobyła wysoką pozycję właśnie w tych rankingach gildyjnych. No i co? I tak to po prostu wygląda. Tutaj już wam powiedziałem, mamy też swoją liczbę piekielnych żetonów w lewym górnym rogu nad tym przeciwnikiem naszym, po lewej stronie od tych kart kluczy, co ja mam w tym momencie 15/15. Mamy, na którym jesteśmy poziomie, mamy nagrody za danego przeciwnika. Przeciwnicy w Elevatorze mają swoje odporności, jak widzicie rosiczka leśna ma na przykład odporność na błyskawice, no i zadaje większe obrażenia od błyskawic, także to też jest istotne, no bo jednak co niektórzy wiadomo, grzybiarze się tam zbroją pod danego przeciwnika, żeby go przeklikać. Po lewej stronie mamy ten ranking gildyjny, tutaj mamy nagrodę, którą dostaniemy w tym momencie. Jak widzicie, ja mam napisane dwójeczkę, no bo teraz na tym screenie moja gildia była na pozycji drugiej. No i co? Na drugim screenie, zobaczcie, mamy zakładkę piekielne żetony twojej gildii, no i tutaj mamy Hollywood piekielne żetony. Jak widzicie, po lewej stronie są po prostu gracze, nazwy graczy, no i mamy tutaj ile dany gracz, na którym jest poziomie w tym momencie w Elevatorze, jaki miał rekord, czyli na jakim poziomie był najwyższym, no i po prawej stronie ile zdobył piekielnych żetonów dla gildii, więc to też jest wszystko widoczne, można sobie sprawdzać, czy ktoś olewa ten event, czy nie olewa, tak to po prostu działa. No i tutaj mamy te nagrody, co już wam powiedziałem, zwróćcie uwagę, że pierwsza, druga i trzecia pozycja dostaje takie tło. To tło, które wy w tym momencie widzicie na mojej postaci, ja mam w tym momencie złote, to jest właśnie tło z Elevatora. No i gildia, która zajmuje pierwszą pozycję, dostaje złote tło, która zajmuje drugą, dostaje srebrne i która dostaje trzecią, w sensie zajmuje trzecią pozycję, dostaje brązowe. Także tak to działa, no i tutaj to też mamy wyjaśnione, że tak powiem, mamy to tło. Oprócz tego zobaczcie, dużo gildii dostaje legendarnego gema, to jest bardzo fajne na nowe serwery, teraz na przykład EU4 będzie startował z Elevatorem, więc po tym wydarzeniu wszyscy dostaną legendarnego dużego gema i dzięki temu będzie można sobie go wrzucić w broni, to będzie fajny boost, to jest kolejna sprawa. No i co, jakiś tam metal, kryształ, golda, w zależności od tego jaki masz level, jakie twoja gildia zajmie miejsce, no i myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne, zwłaszcza, że gracze free to play ani eco nie muszą tutaj tak na dobrą sprawę wydawać grzybów, mogą sobie to klikać spokojnie za karty klucze i nawet tak powinni zrobić, do czego zaraz przejdę pod koniec tego filmu, więc no zdecydowanie jest to bardzo, bardzo fajny i przyjazny event. Dobrze, mamy tutaj jeszcze na tym screenie coś takiego po lewej stronie od tego naszego przeciwnika, taką, że tak powiem, linę, no i jak sobie na to klikniemy, to mamy sklep Belzebuba. W sklepie Belzebuba możemy kupować boosty do Elevatora. Może to być odporność na coś, może to być jakieś większe obrażenia, większa ilość HP i tak dalej. To działa tylko i wyłącznie w Elevatorze, działa tylko i wyłącznie na przeciwników. No i można to kupować albo za grzybki, albo za karty klucze. Oczywiście wiadomo, jak gracie free to play eco, to nie polecam tego kupować wcale. Tam można chyba towar rolować też za grzyby, tak jak w sklepie, no ale nie ma sensu. Nie ma sensu na to grzybów wydawać. Dla grzybiarzy to jest spoko, bo sobie zboostują postać i może dalej pocisną, no ale generalnie ja bym tutaj jednak no odpuścił to, generalnie bym to odpuścił jako free to play bądź grzybiarz. Ja nawet, w ogóle tam jest też taka przekąska fajna, która boostuje drop z, no można ten, ogólnie tak, ten sklep się odświeża co o północy, co północ, że tak powiem, więc można tam zaglądać i patrzeć co mamy, no ale jednak te ceny tych smakołyków tak zwanych tak wzrosły w ostatniej edycji Elevatora, że nie wiem czy to się w ogóle opłaca kupować. Jest na pewno, tak jak wspomniałem, fajny smakołyk, który boostuje nagrody za każdego przeciwnika, dostajemy więcej piekielnych żetonów, dostajemy więcej grzybków, to tam w ogóle zaokrągla do góry, więc nad tym można pomyśleć ewentualnie, czy to kupić, no ale to mówię, to się odświeża o północy codziennie, można sobie zanim zaczniecie klikać, rozwijać ten sklep i po prostu decydować, czy coś tam będziecie chcieli kupować, czy nie. Jak sobie najedziecie na przekąskę, to wszystko wam piszę, podkreślam, to działa tylko i wyłącznie w Elevatorze. Co jeszcze powinienem powiedzieć? Chyba jak sobie wejdziecie w piekielne żetony twojej gildii, nie pamiętam w tym momencie,
pamięci, ale coś takiego weszło, to na górze będziecie mieli takie skrzynki. Skrzynki z drewnem, skrzynki chyba z kamieniem, z kryształem do kowala i z goldem. Na te skrzynki również tam jakoś się zbiera cała gildia i możecie to odbierać. Polecam to odbierać regularnie. Zresztą to wam będzie mrygać, więc będziecie sobie mogli odbierać po prostu. Tego nie ma na tym screenie, bo chyba to był jakiś starszy film z mojej strony. No ale to wam będzie mrygać, tam będziecie po prostu odbierać. No i to jest po prostu więcej surowców dla waszej postaci. To też nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Dobra, i to jest taki ogólny opis tego Hellevatora, jak to działa, jak to wygląda i ogólnie o co w tym wszystkim chodzi. No i teraz myślę, że możemy sobie przejść do szczegółowego opisu. Przede wszystkim zacznijmy sobie od tych kart kluczy. Każda walka kosztuje jedną kartę klucz. Co 30 minut generowana jest nowa karta klucz. No i po prostu jak te karty klucze już zmierzycie maksa, czyli powiedzmy te 10 w tym momencie, to będziecie mieli 10 na 10 w prawym górnym rogu, tak jak jest na screenie 15 na 15. No i przez to już nie będziecie mogli tych kart kluczy dostawać więcej, więc jaki z tego wniosek? Należy je na bieżąco zużywać, żeby nie marnować czasu, żeby ciągle wam ta karta klucz się generowała, że tak powiem. Także to jest bardzo, bardzo istotne. Jeśli nie masz pod ręką karty klucza, możesz również zapłacić grzybka, aby po prostu zawalczyć z kolejnym przeciwnikiem i nie czekać na tą kartę klucza, to logiczne. No i jeśli znajdziesz karty klucze gdzie indziej, zawsze zmieszczą się w kieszeni. O co tutaj z tym chodzi? Ano chodzi o to, że na przykład bardzo często na start Hellevatorów są kody od twórców, między innymi ode mnie, dzięki którym dostajemy karty klucze. To tam nie wiem ile jest tych kart kluczy, chyba 25 albo 30, no w każdym razie taki fajny boost na start, żeby sobie fajnie zacząć w tym evencie. No i właśnie jak takiego kodu użyjecie równo ze startem Hellevatora, to zamiast na przykład 10 na 10, to będziecie mieć tam 40 na 10 albo coś takiego, bo będzie to dodane z tego kodu ponad limit. O to z tym chodzi i generalnie tak to po prostu wygląda. Kolejna sprawa to są piekielne żetony. Za każdego pokonanego wroga w Hellevatorze oprócz zwykłych łupów otrzymujesz cenne żetony, piekieł. Liczba piekielnych żetonów, które otrzymujesz za walkę, zależy od piętra wroga. Właśnie, to co wam powiedziałem, im jesteście dalej w tym Hellevatorze, tym tych piekielnych żetonów dostajecie więcej. Twoje żetony piekielne są dodawane do żetonów członków twojej gildii, a na koniec wydarzenia wszystkie uczestniczące gildie zostaną nagrodzone na podstawie zdobytych żetonów, no piekielnych żetonów. Bo ja to tak mam śmiesznie napisane, bo też trochę sobie tłumaczyłem. No, więc tak to wygląda, to co też wam powiedziałem, ale teraz tak szczegółowo. Każdy przeciwnik daje wam tam piekielne żetony, im dalej jesteśmy tym więcej. Jeżeli używamy tych smakołyków do boostowania łupów, to też działa na te piekielne żetony. No i to wszystko jest dodawane, sumowane i działa na całą gildię, na korzyść całej gildii, wszystkich członków tutaj jak widzicie. Więc tak to po prostu wygląda. Dalej sobie lecimy, co jeżeli zmienimy gildię, bo to też dużo osób pyta, tutaj głównie właśnie przez te piekielne żetony. No i tak, zmiana gildii. Jeżeli opuścisz swoją gildię podczas wydarzenia, zabierzesz ze sobą piekielne żetony i możesz dołączyć do nowej gildii w dowolnym momencie. Jednak stracisz 5% swoich piekielnych żetonów. Możesz kontynuować walkę w Hellevatorze i zbierać żetony piekieł, ale twoje żetony piekielne nie zostaną dodane do żetonów twojej nowej gildii przez 24 godziny. Właśnie, to też jest bardzo istotne, dlatego że aż tutaj głośniej powiedziałem, bardzo często jest tak, jak walczycie na jakimś serwerze, jak tam bijecie się o topkę, no to często wam wpuszczają przed takim Hellevatorem jakiś kretów. Ci kretowie, że tak powiem, te krety, o może tak, te krety wychodzą przed końcem Hellevatora, przez to tracicie bardzo dużo punktów, no bo wiadomo, jak ktoś wyjdzie z gildii, no to te wasze piekielne żetony tak jakby uciekają, no i gildia cała traci, więc trzeba na to uważać, trzeba mieć naprawdę jakiś stały skład, nie należy, myślę, przed Hellevatorem jakichś podejrzanych osób dodawać, no bo może się skończyć tak, że na przykład godzinę do końca wydarzenia ktoś, kto ma dużo punktów wyjdzie, no i przez to cała gildia na tym straci. No i tak, wiadomo, jeżeli ktoś was z gildii wyrzuci, to jest w ogóle bardzo istotna informacja, to z tego co pamiętam nie tracicie tych 5% piekielnych żetonów, no bo po prostu wtedy nie macie na to wpływu, wiadomo, ktoś was wyrzucił i tak to wygląda, no ale jeżeli sami z własnej woli tą gildię opuścicie, no to 5% waszych piekielnych żetonów jest, no że tak powiem,
po prostu zabieranych. Natomiast jeszcze z tego co pamiętam, jeżeli opuścisz ty swoją gildię, to wtedy te 24 godziny muszą minąć. Jeżeli zostaniesz, o tu w sumie dalej jest, jeżeli zostaniesz wyrzucony z gildii, nie stracisz żadnych piekielnych żetonów, twoje piekielne żetony zostaną dodane do żetonów twojej nowej gildii po 12 godzinach. Okej, czyli tutaj prostuję, w takim razie jeżeli opuścimy sami gildię, to 24 godziny mamy delayu, zanim te piekielne żetony zostaną dodane, no a jeżeli ktoś nas z gildii wyrzuci, to nie tracimy nic, to co powiedziałem, no i musimy poczekać zaledwie 12 godzin, więc to też jest bardzo istotna informacja. No i dalej mamy informację o tym Emporium Belzebuba, czyli to co wam już powiedziałem, tutaj chodzi oczywiście o ten sklep Belzebuba, gdzie możemy kupować smakołyki, które boostują naszą postać w Elevatorze. No i Belzebub oferuje ci smakołyki Elevatora, możesz kupić smakołyki za karty klucze lub grzyby, jeżeli nie masz wystarczającej liczby kart, bo właśnie, jeżeli mamy tych kart maksimum, no to wtedy możemy kupować te smakołyki za karty klucze, ale jak te karty klucze nam się skończą, no to wtedy już tylko i wyłącznie za grzybki. Smakołyki Elevatora są dostępne w wielu rodzajach i mają pozytywny wpływ na twoją siłę bojową w Elevatorze. Kiedy kupujesz smakołyk, zużywasz go natychmiast i zyskujesz określony efekt smakołyku na określoną liczbę pięter. Możesz używać tylko jednego smakołyku na raz, jeśli kupisz drugi, efekt pierwszego smakołyku zniknie. No i to też jest bardzo ważna informacja, dlatego że po pierwsze, jak kupujemy dany smakołyk w tym sklepie, to mamy tam napisane, na ile ten smakołyk jest pomieszczeń. Czyli po prostu jak pokonamy sobie jakiegoś przeciwnika, to mamy jedno pomieszczenie mniej, no i ten smakołyk w końcu się zużywa. Tutaj jak widzicie po prawej stronie od tej ikonki walcz, że tak powiem, od tego napisu walcz, mamy taki kwadracik i właśnie w tym miejscu jak mamy jakiś smakołyk aktywny z tego sklepu Belzebuba, to on nam się tutaj pokazuje, no i wiemy co po prostu mamy, tak to ogólnie wygląda. Tak więc no, możemy mieć tylko jeden smakołyk aktywny, to też jest bardzo istotne, jak kupimy sobie drugi, to ten pierwszy jest podmieniany, nie możemy tego stakować ani nic takiego, także o tym również musicie pamiętać. No i teraz na nagrody. Jeżeli chodzi o nagrody, to mamy, po pierwsze jest taki fajny link, taka fajna stronka ze wszystkimi nagrodami za potworki. Troszkę to tam się zmienia, troszkę to się różni, ale z tego co wiem, to jest to na bieżąco aktualizowane. Do tego macie link w przypiętym komentarzu, pewnie to będzie pierwszy link, jak nie zapomnę. Tak czy inaczej, tam możecie sobie sprawdzić, jaki przeciwnik daje wam jakie nagrody, dzięki czemu będziecie wiedzieć, czy po prostu pushować jakoś bardziej ten Elevator, dobijać do jakiegoś przeciwnika albo coś takiego. To jest też bardzo, ale to bardzo fajne. To pierwsza sprawa. No i teraz co do nagród, po zamknięciu Elevatora wszyscy członkowie gildii, którzy wzięli w nim udział, otrzymają nagrodę. Zależy to od rangi Elevatora twojej gildii w świecie gry i skaluje się z twoim poziomem, czyli po prostu tutaj poziomem postaci. No i nagrody są też zależne od aktywności serwera, też jeżeli serwer jest bardzo aktywny, to więcej gildii dostaje dobre nagrody, no a wiadomo, jak jest bardziej taki umarły, że tak powiem, no to wtedy mniej gildii te jakieś tam lepsze nagrody dostaje. Tu oczywiście chodzi o to, co wam pokazywałem na tym screenie, więc to jest kolejna sprawa. W każdej chwili możesz zobaczyć rangę swojej gildii w Elevatorze w rankingach gildii, czyli po prostu kliknąć na ten napis nagroda, który macie tutaj nad rankingiem waszej gildii. Tutaj, rankingi gildyjne. Musisz odebrać swoją nagrodę do 7 dni po zamknięciu Elevatora. I tutaj też bardzo fajna informacja dla was, mianowicie macie na przykład jako gildia odebrany, w sensie zdobyty, macie takie miejsce, które umożliwia wam zdobycie legendarnego gema, jeżeli ulepszacie kopalnię gemów, albo tam jeszcze chcecie się zboostować, wbijecie trochę leveli, czy coś takiego, to warto poczekać. Macie na odbiór tej nagrody 7 dni, więc na przykład, nie wiem, dobijacie do 10 kopalni gemów, jak startujecie na nowym serwerze razem z Elevatorem, albo coś takiego, warto poczekać i odebrać to dopiero później, no bo ten gemik z Elevatora skaluje wam się po prostu z waszym poziomem, z poziomem waszej kopalni, nie trzeba tego od razu odbierać, ważne, żeby to odebrać maksymalnie po tygodniu od zamknięcia tego Elevatora. To też jest bardzo istotne. No i te 7 dni mija po prostu, no, po zamknięciu, nie? Elevator jest zamykany zazwyczaj tam chyba o 20 jakiegoś dnia, no i od tej 20 macie równe 7 dni na odebranie tych nagród. Tam zresztą chyba będziecie mieli odliczanie, jak tą nagrodę będziecie mieli już do odbioru. 3 gildie z największą liczbą piekielnych żetonów na świecie otrzymają również bardzo specjalne tło profilu na następne 60 dni. To też jest bardzo istotne, dlatego że praktycznie mamy to tło na
cały okres trwania Hellevatora, w sensie tej przerwy między Hellevatorami, bo to co wam powiedziałem na początku, Hellevator jest średnio co 2 miesiące, no i właśnie jak widzicie tutaj w tym momencie, jak ja to nagrywam, mamy jeszcze 2 dni tak naprawdę do startu Hellevatora, no powiedzmy 3, no a ja ciągle to tło mam, także to tło będę miał tak jakby do startu kolejnej edycji, no jakoś chyba wtedy powinno zniknąć, no i od razu za tam 10 dni, 9 dni będę miał kolejne, więc po prostu to tło jest praktycznie cały czas dostępne, dopóki nie wygramy kolejnego, albo po prostu nie wygramy żadnego, wtedy nie będziemy mieli żadnego. Tak czy inaczej to też bardzo fajnie zrobili, no i to chodzi o to, co wam już powiedziałem, pierwsze 3 gildie na każdym serwerze, bo to nie jest na całym świecie, że tak powiem, Shakes and Fidget, tylko na każdym serwerze pierwsze 3 gildie otrzymują właśnie te tła. Czas działania rozpoczyna się wraz z zamknięciem Hellevatora, czyli po prostu ten czas już zaczyna mijać, ale my możemy po 7 dniach dopiero, czy tam po 6 dniach powiedzmy, odebrać to tło i dopiero wtedy ono nam się pokaże na profilu, ale już jest liczone od zamknięcia, od daty zamknięcia i godziny tego Hellevatora. Myślę, że to również rozumiecie. Dobrze, jeżeli chodzi o zbieranie żetonów piekielnych, to mamy coś takiego, to co już wam też powiedziałem w tych ogólnych informacjach, że mamy takie skrzyneczki, tutaj chyba jak wejdziemy w zakładkę piekielne żetony twojej gildii, to na górze, jak dobrze pamiętam, mamy takie skrzyneczki, no i one tam nam dają golda, drewno, kryształy i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co wam powiedziałem, jeżeli chodzi o to, to po prostu odbieramy to, no i dostajemy dodatkowe nagrody za sam event i za to, że po prostu tutaj gildia aktywnie w tym uczestniczy, ale co ja mam tutaj zanotowane, Belzebub codziennie nagradza ciebie i członków twojej gildii za twoje postępy w Hellevatorze, zobowiązując się do żetonów piekieł, które razem zdobędziecie, otrzymacie w nagrodę skrzynię. Istnieją 3 rodzaje skrzyń, które można zdobyć: skrzynia fortecy wypełniona drewnem i kamieniem, skrzynia kowala, która zawiera metalowe i magiczne, no metal i po prostu kryształy, bo to też tak śmiesznie napisane, no i złota skrzynka, z której leci gold. Skrzynie zdobyte podczas nieaktywności można odebrać następnego dnia, w sumie możesz zrobić ze swoją gildią 50 skrzyń dziennie, więc to też jest bardzo istotne, łącznie można codziennie 50 skrzynek zdobywać, też są jakieś tam taktyki, żeby każdego dnia dobijać do jakiegoś konkretnego poziomu, zwłaszcza jak gildia jest już bardziej late game'owa, żeby po prostu nie tracić tych skrzynek, no bo wiadomo, jak już odblokujecie te 50 skrzyń, a będziecie lecieć dalej, 50 to jest w sumie, więc no na przykład nie wiem, powiedzmy no łącznie tam 18, 18 i załóżmy 14 albo coś takiego, no nie? Więc są takie taktyki, żeby dobijać danego dnia do tego piętra, kolejnego dnia do następnego piętra, żeby po prostu te skrzynie się nie marnowały, żeby codziennie te 50 maksymalnie odbierać, no ale to zależy od gildii, tutaj ja na przykład nie jestem tego fanem, bo to nie są jakieś ogromne ilości tego wszystkiego, to już tam zależy, jak wasi zarządcy gildyjni, jak wasz lider będą chcieli rozegrać dany event. No, ale mówię, to jest taka dodatkowa nagroda, to wam będzie mrygać, będziecie mieli napis tam odbierz, na spokojnie, jak sobie będziecie klikać wszystkie zakładki w tym Hellevatorze, to znajdziecie, gdzie to będzie, jak dobrze pamiętam, to właśnie w tej zakładce piekielne żetony twojej gildii. Dobrze, no i tyle jeżeli chodzi o omówienie tych eventów, tyle jeżeli chodzi tego eventu, tych wszystkich tutaj aspektów. Bardzo prosty event, nieskomplikowany, po prostu klikacie, pokonujecie przeciwników, no i w zasadzie tyle, i na koniec dostajecie nagrody, codziennie za pokonywanie przeciwników dostajecie też nagrody, z tych skrzynek również dostajecie nagrody, tak więc jest to naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjemny event i naprawdę dużo dzięki niemu można zyskać, nie wydając praktycznie w ogóle grzybów, bo to też jest bardzo fajne, że nawet tutaj jak nie wydacie grzybków, to i tak zobaczcie, że naprawdę dużo gildii jest nagradzanych. Nawet gildie free to play na jakichś starszych serwerach są nagradzane właśnie fajnymi itemkami, tutaj w tym rankingu widać, więc no mówię, bardzo przyjemny event dla graczy free to play, zupełne przeciwieństwo legendarnego lochu, mimo że zasada działania jest podobna, bo też jest otwierany raz tam na jakiś czas, też jest taki otwarty na kilka dni, na kilkanaście dni w sumie, no ale jednak mimo wszystko bardzo się to różni, jeżeli chodzi właśnie o zyski i jeżeli chodzi o wydawane grzyby. Na koniec, jak grać ten Hellevator, jak go rozgrywać? No tutaj większej filozofii nie ma. Jeżeli gracie sobie free to play bądź eco, to po prostu zużywacie karty klucze. Nie wydajecie na to grzybów, ja bym też u Belzebuba za bardzo nic nie kupował. Po prostu zużywacie karty klucze, wydajecie sobie, klikacie, pilnujecie, żeby te karty klucze wam nie leżały, tylko po prostu regularnie je zużywacie, żeby wam się cały czas tutaj, że tak powiem,
No wiadomo, cały czas wam się jakaś nowa karta robiła, że tak powiem. Także to jest najważniejsze, jako free to play bądź eko, nie używacie grzybów, regularnie zużywacie te karty klucze, no i nie ma większej filozofii. Tak jak wspomniałem, zazwyczaj na start tego Hellevatora jest kodzik, który również dodaje dużo kart kluczy, więc fajnie ten początek można sobie rozegrać. Także no tutaj polecam po prostu nie wydać w ogóle grzybów, raczej nie używać tych smakołyków u Belzebuba, to już zależy od was, jak tam będziecie chcieli. No ale właśnie, tak jak wspomniałem, tu nie ma większej filozofii, po prostu klikacie Enter w zależności od tego, ile macie kart kluczy, potem czekacie, karty klucze się uzupełniają, znowu klikacie Enter, zużywacie to regularnie i tyle. Jeżeli jesteście graczem grzybiącym, no to oczywiście w zależności, ile chcecie wydać na to grzybów, dociskacie najlepiej do maksa. Dociskacie najlepiej do maksa już pierwszego dnia, do takiego przeciwnika, którego już nie jesteście w stanie pokonać, no i dzięki temu potem was następnego dnia cofnie o te 20 pięter, znowu dociskacie, no i od praktycznie pierwszego dnia macie tą maksymalną, tą największą, jaką możecie wycisnąć na swojej postaci liczbę piekielnych żetonów, dzięki czemu po prostu więcej tej swojej gildii dajecie. Oczywiście wiadomo, jak dobijacie do maksa, to możecie sobie tutaj jakieś boosty do swojej postaci kupować jako grzybiarz, żeby tutaj jeszcze dalej docisnąć. Jak jesteście już na takim etapie, gdzie dostajecie więcej tych piekielnych żetonów, to możecie kupować te smakołyki, które boostują ilość tych piekielnych żetonów, żeby ich jeszcze więcej dostawać za każdego przeciwnika. To już zależy od was, zależy od waszej ilości grzybów, no ale jako grzybiarz ja tutaj zdecydowanie bym dociskał jak tylko mogę. No i tyle, bo mówię, tutaj jeżeli chodzi o ogrywanie, nie ma nic skomplikowanego, nie ma żadnej większej filozofii. Ważne, żeby grać to regularnie, codziennie, no i po prostu być aktywnym. Tyle z mojej strony, ja wam pięknie dziękuję, dość długi ten poradnik wyszedł, ale mam nadzieję, że wszystko mniej lub bardziej wam omówiłem. No i co, piszcie w komentarzach, jakby coś było niejasne i tak dalej, chętnie wam pomogę, odpowiem. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, zostawcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i tak jak mówię, pytajcie, jak coś będzie niejasne, chętnie pomogę, dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!